gości wystąpią w nim Piotr Niewiadomski, narożnik czerwony reprezentujący krakowskie serca i narożnik niebieski Grzegorz Mardyła, Power Firehouse. Mardyła jest tam zresztą trenerem, a Mardyła przy okazji to najlepszy senior złotej rękawicy zeszłego roku. Przy okazji wygrana walka w Kętach w czerwcu, szybkie zwycięstwo z Filipem Kolkosem z Katowic. ...75 kg, narożnik czerwony, Piotr Niewiadomski, serca Kraków, narożnik niebieski, Grzegorz Mardyła, którego teraz widzimy, Power Firehouse. Zbyt długo w Kętach się Mardyła nie nawojował. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Tam szybkie zakończenie w pierwszej rundzie. Może Piotr Niewiadomski postawi cięższe warunki, a prawda jest taka, że krakowski jest... chyba nie postawi. Lewy. Mamy pierwsze liczenie. Chciałem powiedzieć, że postawi twardsze warunki z racji tego, że krakowskie serce naprawdę dobrze prezentują się podczas wszelkich Grand Prix, no, ale tutaj chyba zaraz będziemy mieli koniec. No nie bierze jeńców Grzegorz Mardyła, nie ma co ukrywać. Zmasowany atak. Zmasowany ofensywny styl Mardyły, ale i całkiem świadomy w obronie. Przed chwilą bardzo ładnym unikiem rotacyjnym uniknął sierpowego rywala. Tu już padają mocne ciosy, a to przecież tylko dopiero 75 kg, a dzisiaj będziemy mieli także jedną walkę w kategorii 92+. Niebezpieczny jest Grzegorz Mardyła, gdy zamyka rywala przy linach. Lewy akurat na gardę. Och, Niewiadomski zaatakował. Po tym zwarciu, a teraz swojej szansy szuka Mardyła. Ostatnie sekundy pierwszego starcia, Niewiadomski po tym szybkim knockdownie otrząsnął się i dociągnie do końca tej rundy. No ale krakowskie starcie, bo przecież Power Fight House również ma swoją siedzibę w Krakowie, stoi na naprawdę ciekawym poziomie. Thank you.
Mardyła, tak jak mówiłem, w Kętach, szybka robota, jedna runda. Nieco dłużej potrwało to starcie podczas zeszłorocznej złotej rękawicy. Tam Mardyła wygrał. W drugiej rundzie zobaczymy, czy dłużej pociągnie Piotr Niewiadomski z Krakowski Serc. Tu oczywiście nie ma mowy o knockdownie. W jakimkolwiek liczeniu. Trafił Niewiadomski. Dużo przytrzymuje zawodnik z Krakowskich Serc, natomiast nie da się ukryć, no ciężko jest skutecznie bronić się przez 9 minut przed takim zawodnikiem jak Mardyła. Kolejny upadek oczywiście nie po ciosie. O, już robi co może. Jeden i drugi. Jeden by przetrwać, drugi by zakończyć przed czasem. Ale wydaje mi się, że Piotr Niewiadomski powoli znalazł sposób na uniknięcie tych ciosów Grzegorza Mardyły. Przy innych mamy... Wypadła szczęka zawodnikowi z Serc. A Niewiadomski, gdy Mardyła wchodzi sierpowym i po prostu obniża pozycję lub doprowadza do klinczu. Co pozwala mu uniknąć tych ciosów. Sporo roboty ma sędzia ringowy. Już zniecierpliwiony jest Mardyła. Mamy ostrzeżenie dla Piotra Niewiadomskiego. Ale teraz mało brakło, my tym prawym Niewiadomski trafił. Oj, gdyby tym lewym trafił Niewiadomski. No ale wygląda na to, że zawodnik Serc dotrwa do trzeciej rundy, a kto wie, czy nie do końcowego gongu. Trzecia odsłona pojedynku Piotra Niewiadomskiego z Grzegorzem Mardyłą. Niewiadomski liczy na samym początku pierwszej rundy. W drugiej oczywiście przewaga Mardyły, ale tam nadział się na kilka ciosów Niewiadomskiego, który cały czas próbuje uniknąć tych mocnych, obszernych ciosów zawodnika z Power Fight House. Tak, obniżenie pozycji tutaj
jest odpowiednim sposobem, by uniknąć zastopowania. A jeszcze od czasu do czasu coś nie wiadomo, czy trafi. Prawe na prawe. Pana kombinacja Mardyły, tam bodajże tylko jeden cios doszedł do celu. Prawe na dół. Trochę zgiął się Niewiadomski. A tu wypadła szczęka. Po raz drugi zresztą zawodnikowi serc. Zamknięty przy Ignach Niewiadomski. Nie ma mowy o liczeniu oczywiście, natomiast to musi uważać. Znaczy radzi sobie tym obniżaniem pozycji. No tak trochę oczywiście zachowując absolutnie wszelkie pozory. Przypomina mi to jeden pojedynek Bernarda Hopkinsa, mianowicie ten z Sergiejem Kowaliowem. Tam Kowaliow wygrał wszystkie 12 rund. Miał Hopkinsa dwa razy na deskach, ale Hopkins już ponad 45-letni. Był na tyle rutynowany, na tyle świadomy w obronie, że potrafił uniknąć tego końcowego ciosu ze strony Rosjanina. Natomiast no, oprócz pojedynczych ciosów nie był w stanie znaleźć recepty na ciosy rywala. Tak samo jest tutaj. Niewiadomski unika tego końca. Natomiast wiemy, że Grzegorz Mardyła będzie zwycięzcą tego pojedynku. Zmęczony już Niewiadomski. No myślę, że dociągnie. Tak, bo to stanie sekundy już dociągnie do końca. Ale musi uważać, musi dociągnąć do końca. Koniec trzeciej rundy, koniec pojedynku. Grzegorz Mardyła zwycięży jednogłośnie na punkty, mając zawodnika liczonego na początku walki. Natomiast brawa dla Piotra Niewiadomskiego, który na samym początku, gdy został położony na deski, nie bardzo wiedział, co zrobić z tym zmasowanym atakiem Grzegorza Mardyły, a wystarczyło obniżenie pozycji, wystarczyło, prawda jest taka, przytrzymywanie rywala. Natomiast Grzegorz Mardyła notuje kolejne zwycięstwo. Bardzo trudne do boksowania styl, zmasowany atak, zmasowane szybkie, mocne ciosy. Dziękuję przewodniczącemu. Tyle zwycięstwa może być jeden. Jednogłośnym werdyktem sędziów zwycięstwa zawodnik znalazł